już de facto na luzie, bez balastu i obciążenia psychicznego, nerwowego, krótko mówiąc bez stresu, mogą rozpocząć te konfrontacje oba zespoły, zatem liczymy na niezłej jakości widowisko nacechowane ofensywą z obu stron. Tak jak choćby na początku w wykonaniu rekordzistów, już po dograniu Kasprzaka, Świderski do Biskupa i oto fantastycznie rekordziści otwierają to spotkanie. Już w pierwszej minucie, po wzorcowo przeprowadzonym szybkim ataku, piłka jak po sznurku krążyła między Bielszczanami, dopełnia formalności Michał Biskup. Tymczasem już gościmy pod drugą bramką i oto wyborna okazja, która była udziałem Przemysława Oziębały. Odchodząca piłka, już poza polem karnym, przechwyt Bartłomieja Twarkowskiego i ruszają rekordziści, dwóch na jednego. Twarkowski obsługuje bardzo dobrym podaniem Daniela Świderskiego, rysuje się, klaruje się kolejna dobra okazja dla rekordzistów. Zejście na prawą nogę Świderskiego, uderzenie nie do obrony dla bomby i nomen omen, fenomenalną bombą w okolice okienka bramki popisuje się Daniel Świderski. Mnóstwo ciekawego działo się na początku i na końcu spotkania, co wcale nie znaczy, że w środku była nuda. Nudy nie było, myślę. Dużo biegania na pewno w środku było. No ale może zacznę od tego początku, bo naprawdę mieliśmy taki początek, że w tym sezonie chyba takiego jeszcze nie mieliśmy. Takiego nam brakowało. No i szkoda, że ten początek potem gdzieś tam tak się zakończył, jak zakończył, bo prowadzą 2-0 u siebie. Myślę, że spokojnie trzeba myśleć o wygranej. Zastanawialiśmy się w trakcie spotkania po zejściu z placu gry Tomasza Nowaka, czy istnieje życie piłkarskie rekordzistów właśnie bez lidera drugiej linii. No wiadomo, jakim Tomek jest zawodnikiem, ile daje dla drużyny, no i pod względem rozegrania piłki i tak dalej, no to wiadomo, jest tu liderem i na pewno go brakowało w tej drugiej połowie, było to, myślę, widać. Z twojej kapitańskiej perspektywy, Kamil, ten remis z rezerwami Rakowa to zyskany jeden punkt, czy stracone dwa? Ciężko mi powiedzieć, bo w sumie patrząc przez pryzmat początku meczu, no to stracone dwa punkty, ale patrząc przez pryzmat potem drugiej połowy, przegrywaliśmy 3-2, gdzieś tam w końcówce strzelamy na 3-3, no to myślę, że jednak ten punkt jest zdobyty. Rekordziści byli już w swoich trzecioligowych historycznych występach trzy razy na trzecim miejscu podium. Będą w tym sezonie 2022-2023 na drugim? No mam nadzieję, mamy 3 mecze do końca i wszystkie chcemy wygrać. Czego serdecznie życzę. Dziękuję. Krzysiu, jedyny twój cały występ w tym sezonie to do tej pory był mecz skomentowany jako eksperta Rekord TV. Właśnie tak było, gdzieś nie miałem okazji w tym sezonie jeszcze rozegrać pełnych 90 minut. Dzisiaj była pierwsza okazja w sumie, żeby się zaprezentować na boisku przy startowej. Myślę, że na pewno był to ciekawy, żywy mecz, pełen zwrotów akcji. No i trudny dla bramkarza, bo roboty nie brakowało. Tak jest, gdzieś był moment, w którym bardzo mocno nas zepchnął Raków do defensywy. Było trzeba parę razy się wykazać, było niestety trzeba parę razy wyciągnąć piłkę z siatki, czego na pewno szkoda. Ale tak podsumowując, myślę, że były to na pewno dobre zawody. Ale czy przy którejś z tych trzech straconych bramek można było zrobić w bramce cokolwiek więcej? Myślę, że było ciężko tak z boiska. W momencie tych uderzeń starałem się reagować gdzieś tam intuicyjnie. Parę razy zabrakło niewiele, no ale taka jest piłka. Nie wszystko się da złapać. Dzięki za rozmowę. Dziękuję.